Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. No, moi drodzy, tutaj właśnie omawiamy sobie tutaj pana Janka Kubika i te jego wywody na temat osobistego spotkania z Jezusem, osobistej relacji. No, pozostaniemy sobie dalej, posłuchamy sobie dalej tego, co głosi. Tak jakżeśmy sobie wczoraj wspomnieli, przedwczoraj, no, że jak tak głosi, no to tak wszystko ma taki pozór adwentowych rekolekcji. Niemniej jednak jest to blef Lucyfera, bo w tej relacji z Chrystusem jest samowolka. Tak, czyli to, co sobie wymyślą, tak jak sobie wymyślą, tak się, że tak się wyrażę, układają się z Chrystusem. To jest antybiblijne, antyapostolskie, antychrystusowe. To jest wbrew tej relacji, jaką Chrystus chce z nami nawiązać. Wbrew tej relacji, jaka jest w Słowie Bożym. Czyli tak naprawdę ta ich relacja z Chrystusem relacją nie jest. Tkwią sobie we własnej iluzji na temat relacji z Chrystusem. I tutaj każdy taki wolny strzelec tkwi sobie we własnej iluzji. Tak? No bo każdy ma tam jakieś swoje inne zrozumienia, inne światła. Prawda? I według tych świateł układa się z Chrystusem, układa tą relację. No, tylko Chrystus nas przestrzega, że to może skończyć się tym, że nie znam Cię. Tak? Odejdźcie ode mnie, nie znam Was. Prawda? Bo relację z Chrystusem trzeba układać w prawdzie. Tak? A prawda jest jedna objawiona, a nie 50 tysięcy wymyślonych. Dobra, oddaję głos tu dalej naszemu Jankowi Kubiakowi. No to jest od momentu, co skończyliśmy wczoraj, nie? Że Jezus daje zbawienie na wieki. No tak, daje zbawienie i nikomu nie odbiera. Wieków, amen. I nie możesz go utracić. Nie możesz go utracić. Jeśli narodzisz się na nowo w Chrystusie Jezusie, nie możesz utracić zbawienia. Jezus powołuje Cię dalej, abyś za Nim szedł, abyś za Nim podążał w pewności tego zbawienia. Katolicy niestety są tak nakręceni, że oni robią rzeczy właśnie ze strachu, a to jest bzdura. Nie robimy ze strachu. Jeżeli Ty, będąc katolikiem, robiłeś rzeczy ze strachu, to był Twój problem polegający na niezrozumieniu prawdy, na niezrozumieniu duchowości katolickiej. No, krążą to jakieś słuchy, ponoć też sam mówiłeś, nie znam tego kanału tak dobrze i Ciebie, ale że ponoć byłeś w seminarium. Tam też byłeś ze strachu? Jeżeli się robi coś ze strachu, i to już mówię generalnie zasadę, czy protestant, katolik, prawosławny, ktokolwiek, to znaczy, że nie zrozumiał do końca duchowości katolickiej, że nie zrozumiał zasad życia duchowego, a nie, że katolicyzm zakłada robienie ze strachu. Mamy zachowywać bojaźń Bożą, czyli zachowywać się tak, by Boga nie urazić. Tak? Ale to nie jest strach. Oczywiście mamy być świadomi, że jeżeli pewnych rzeczy nie będziemy robić, skończymy w piekle. Jeśli nie wyrwiemy sobie, nie wyłupiemy sobie oka, nie odetniemy ręki, co są powodem do grzechu, skończymy w piekle. Jeżeli nie będziemy brać krzyża, nie będziemy godni Chrystusa, jeżeli nie będziemy się stawać jak dzieci, nie wejdziemy do nieba. Czyli Chrystus stawia przed nami szereg obowiązków, które my musimy spełniać, na które my musimy baczyć, o które my musimy się troszczyć i starać się, by je spełniać.
po to, by wejść do Królestwa Niebieskiego. Jeżeli nie będziemy dawać pomocy biednym, 25 rozdział świętego Mateusza, pójdziemy do piekła. Idźcie precz ode mnie w ogień wieczny. A myśmy, bo nie daliście mi jeść, pić, nie przyodzialiście mnie, tak? Skończyli w piekle. Tak? Kręceni, że oni robią rzeczy właśnie ze strachu, a to jest bzdura. Albo robią rzeczy po to, aby iść do... Tutaj bym zastąpił słowo świadomie, tak? Jeżeli robimy pewne rzeczy, to wiemy, to żeśmy zaznaczali. To powiedzmy sobie tak, jeżeli człowiek czegoś nie będzie wypełniał, to musi być świadomy, że za niewypełnianie tego, co Chrystus chce, człowiek ponosi odpowiedzialność. Jedną z fundamentalnych iluzji protestanckiej relacji z Chrystusem jest to, jak tutaj pan Kubek przedstawia, zwalniają się praktycznie z wszelkiej odpowiedzialności. Już jesteś nieutracalnie zbawiony, już jesteś, tak? A gdzie odpowiedzialność za czyny, za jakość życia? Nie ma. Nie ma. Bo robią rzeczy po to, aby iść do nieba. Ja będę dobry, to... Tak, tak. Robimy rzeczy, żeby iść do nieba. Spożywamy ciało pańskie, żeby iść do nieba, żeby mieć życie wieczne. Stajemy się jak dzieci, by iść do nieba. Walczymy z grzechem, żeby iść do nieba. Staramy się o to, by nasza sprawiedliwość była większa niż faryzeuszy, by wejść do nieba. Tak? Bo Chrystus to mówi, jeżeli nie będziecie mieć sprawiedliwości większej niż faryzeusze, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Spełniamy uczynki miłosierdzia, 25 rozdział świętego Mateusza, by wejść do nieba. Tak? I robimy to wszystko z pomocą Chrystusa. Bez mnie nic uczynić nie możecie. We współpracy z Chrystusem. Synergizm. A więc tak, katolik ma się troszczyć o swoje zbawienie, ma się starać o swoje zbawienie i ma spełniać wymagania stawiane nam przez Chrystusa z Jego pomocą. Nie sam, z Jego pomocą. Z Jego łaską. Tak. Katolik musi spełniać szereg wymagań, które Chrystus stawia w Ewangelii. A wy nie macie żadnych wymagań, wy nic nie musicie robić. Czyli po prostu nie macie żadnych wymagań, żadnej odpowiedzialności. To jest relacja z Chrystusem. To proszę mi pokazać taką relację z Chrystusem, gdzie nie ma żadnych wymagań względem tych wierzących w Chrystusa i żadnych zobowiązań. Chociażby to, by brać krzyż, zapierać się codziennie. Bo w przeciwnym razie, jeżeli się idzie za Chrystusem, a nie bierze się swojego krzyża, jest się go niegodnym. Chrystus jest wymagający. Chrystus jest maksymalistą. Wy jesteście przeciwieństwem wezwania Chrystusa. Wy jesteście zerami, tak? Żadnych wymagań, tak jak tu pan Kubiak przedstawia, już jesteś, nie? Żadnych wymagań, żadnej odpowiedzialności, nie? Czyli takie zero. Zaprzeczeniem tego, co Chrystus stawia przed człowiekiem. Odpowiedzialność i wyzwanie. Wy uciekacie od tego, bujając się w obłokach waszych właśnie buchów po trawce, że macie relację z Chrystusem. Nie. Nie ma prawdziwej relacji bez zobowiązań, bez odpowiedzialności. Wy macie relację, w której nie ma odpowiedzialności, nie ma obowiązków, nie ma nic, tylko wy i wasze fantazje. No to uważajcie. Uważaj, panie Kubiak. Bo zobacz, tyle już 15 minut lejesz wodę. Mówisz Pismo Święte, a otworzyłeś tu chociaż jakieś fragmenty biblijne, żeby się podeprzeć? Dobry, to pójdę któregoś dnia do nieba. Nie. Gdyby tak było, Jezus nigdy nie musiał umierać by na krzyżu. I to jest kłamstwo. Dlaczego? Dlatego, ponieważ chwyt protestancki. O, gdyby człowiek mógł sobie uczynkami zarobić na niebo, to Chrystus by niepotrzebnie umarł na krzyżu. Otóż jaka jest relacja między śmiercią Chrystusa a naszymi uczynkami? Człowiek był pogrążony w grzechu, tak? I nasze dobre uczynki bez ofiary Chrystusa nie byłyby w stanie zmazać
i złamać wiszącego nad nami piętna grzechu i potępienia. Nie byłyby w stanie wynagrodzić nieskończonemu majestatowi boskiemu za grzech. Obraza boska była nieskończona, jest nie, tak, przez grzech nieskończona, prawda? Stąd wymagała nieskończonej ofiary. Wszystkie nasze dobre uczynki z całego rodzaju ludzkiego, od Adama i Ewy po XY, Xińskich, bez ofiary Chrystusa, nawet te wszystkie uczynki razem wzięte do kupy, nawet by Pan Bóg nie pomyślał o tym, by pomyśleć, by nas zbawić, bo to by było tylko takie... Nasze dobre uczynki wprowadzają nas do nieba, są konieczne, ale nie miałyby żadnego znaczenia, gdyby nie ofiara Chrystusa, bo tylko Chrystus swoją doskonałą i nieskończoną ofiarą mógł usatysfakcjonować nieskończony i doskonały majestat Boży, którego obraził człowiek przez grzech. Więc takie tanie chwyty pokazują po prostu to, że wy nic kompletnie nie rozumiecie z ofiary Chrystusa i nic nie rozumiecie z obowiązku, jakie człowiek, przed jakimi Bóg stawia człowieka, by ten mógł wejść do nieba. Jesteś zbawiony, masz bramy piekła złamane, bramy raju są przed tobą szeroko otwarte. Chcesz wejść? Chcesz, spełniaj dobre uczynki. Chrystus ci daje odpowiedź, co mam robić, by osiągnąć życie wieczne, to czyń, a będziesz żył. 10 rozdział Ewangelii Świętego Łukasza, tak? I później przypowiedź o miłosiernym Samarytaninie, to czy, idź i ty czyń podobnie. Chrystus mówi, żeby mieć życie wieczne, to trzeba czynić, co uczynki wynikające z przykazania miłości Boga i bliźniego. To czyń, a będziesz żył. A ty jakie wymagania stawiasz człowiekowi teraz? Nic nie musisz robić. O, Chrystus umarł i już jesteśmy zbawieni. Już se wejdziemy do nieba, bo nic nie trzeba robić, tak? To pokaż, że święty Paweł tak pisze, żeby nic nie trzeba robić. A ja ci pokażę w każdym liście. Spełniajcie dobre uczynki, bądźcie wytrwali w dobrych uczynkach. Zachęcajcie się do dobrych uczynków, tak? To po co? Przecież nic nie trzeba robić. Kolosan 3:23. Odbierzecie zapłatę od Pana. Tak? To jest antyewangelia. To jest ludzka, cielesna nauka, a cielesność polega właśnie na zwolnieniu się z odpowiedzialności, ucieczki od obowiązku. Ucieczki właśnie w dym po buchach z zioła. Jezus nigdy nie musiał umierać by na krzyżu, ponieważ ty swoimi uczynkami mógłbyś sobie zarobić na niebo. Guzik, prawda, nie jesteś w stanie zarobić sobie na nic. To za co dostaje się zapłatę? Gromadźcie sobie skarby w niebie. Ojciec mój, który widzi, odda tobie. Za co ma mi oddać, jeżeli ja nic nie jestem w stanie zrobić, to za co mi odda? Jeżeli to by była prawda, to ten, który, to sługa, który otrzymał jeden talent i oddał go Bogu, powinien wejść do nieba w skowronkach i przy trąbkach. A przecież nic nie robił, dostał zbawienie, nic nie robił, ale skończył w piekle. Weszli ci, którzy dostali 5, oddali 10, ci, którzy dostali 2, oddali 4, czyli oddali Bogu więcej. Tak? Stawiasz ludzi na potępienie takimi herezjami. W świetle Słowa Bożego to, co mówisz, stawia człowieka przed Bogiem na pozycji spalonej, potępionej. Robić sobie na nic. On za ciebie umarł i zbawienie jest darem, więc jeśli je przyjmiesz, jesteś zbawiony i masz pewność, że jak dzisiaj umrzesz, idziesz do nieba. I wtedy ty, otwierając oczy na dobrą nowinę, mówisz, ja cię kręcę, Boże, ty mnie zbawiłeś, ty wyjęłeś mnie z tego bagna sam, bez mojego udziału. Ja w ciebie wierzę, kocham cię, chcę cię poznać. Tak, bez mojego udziału, a co człowiek jednak nie musi przyjąć tej łaski zbawienia? Chyba powinien, czyli jest udział człowieka, odpowiedź człowieka. Panie Kubiak,
Nawróć się i wróć do seminarium studiować teologię. Pozdrawiam.